Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K24 My Career. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli mecz gwiazd. W poprzednim odcinku mieliśmy Rising Stars Challenge, który nam poszedł bardzo dobrze, a jeszcze lepiej nam poszedł Free Point Shot Contest. Tam nie tylko wygraliśmy ten Free Point Shot Contest, ale też w finałowej rundzie nie trafiłem tylko chyba jeden rzut, jeden albo dwa rzuty, no ale ogólnie sprawdziłem i był to rekord ogólnie WNBA czy NBA, ogólnie jest to rekord w tym Free Point Shot Conteście, co jest naprawdę mega, to jest naprawdę mega. Tak patrzę w ogóle na ten nasz strój, on bardziej wygląda jakbyśmy byli bardziej w Utah właśnie, te stroje są tak jakby z Utah, czyli zakładam, że może w tym roku jednak mamy All-Star w Utah, pomimo że w rzeczywistości w tym 2024 będzie w Indianapolis. Tak widać, że może jest. Jeśli chodzi o Rising Stars, mogę to zobaczyć, to czy nie mogę? Mogę to zobaczyć, tak, no, tak właśnie wygląda nasz mecz. Bardzo dobrze to wyglądało. 32 punkty, 7 zbiórek, 12 asyst, 1 steal, tylko 2 turnovery. 12-17 rzutów z gry, 3-5 z dystansu, 5-5 z osobistych. No naprawdę dobry mecz, bardzo dobry mecz. Free Point Contest wygraliśmy, Slam Dunk Contest nas tutaj nie było. No i teraz pora ten mecz gwiazd. No jestem ciekawy, jak będzie wyglądał mecz gwiazd, ile sobie zagramy. Ile właśnie będziemy siedzieć na ławce. Tutaj właśnie mamy niektórych z naszych teammateów. Luka, Steph, Giannis, Tatum, Jokic. My, jest Kawhi, jest Ja, jest Zion, jest Bam, jest LaMelo, jest Sengun. To jest naprawdę mega zespół. No wiadomo, że pewnie w drugim zespole jest Embiid pewnie. LeBron, Davis potencjalnie, oni tam są. Kto jeszcze tam jest tak na szybko? Tak na szybko mi nikt nie chce przyjść do głowy jakoś. No ale mają też na pewno dobry zespół, ale po prostu no Jokic, Giannis, Tatum, Steph, Luka razem. To już mega zespół. Do tego my wiem, w jakiej jesteśmy formie. Mamy tutaj też Kawhi'a, Moranta, Zion, Adebayo, LaMelo, Sengun. Naprawdę mam wrażenie, że po prostu mamy lepszy zespół. Jak będzie, to się dowiemy oczywiście za chwilkę, bo możemy teraz wychodzić na ten mecz gwiazd pierwszy w naszej karierze. I będziemy zaraz zaczynać, nie będzie ten shoot around, nic takiego. I my zaczynamy na ławce, jak dobrze widzę, tak, my zaczynamy na ławce. Myślę, że właśnie, nie wiem, w sumie my w miejsce koło byśmy powinni, no nie wiem, wydaje mi się, że w LaMelo miejsce powinien być, moim skromnym zdaniem, to tylko oczywiście moje zdanie. Nie wiem, za chwilkę sobie tak może patrzymy. W tym roku właśnie chyba, w rzeczywistości przynajmniej, w tym sezonie nie będzie target score jakby. Nie będzie, nie wiem, ile trzeba punktów zrobić, nie wiem jak to tutaj, jeszcze trzy razem w tej grze, w tym roku tutaj jeszcze nie będzie tak, no, jakby, że będzie właśnie ten target score. Greg Popovich jest trenerem naszym, tak w ogóle, to też jest na pewno mega, mega fajna rzecz. Durant chyba tam pierwsze punkty. My poczekamy może, żeby zobaczyć pierwsze punkty naszego zespołu i wtedy sobie potencjalnie wejdziemy na parkiet i rozegramy sobie te nasze minuty. Kawhi to właśnie z LeBron, a Durant, tak zapomniałem, Durant, Trey, też dobry zespół, ale wydaje mi się, że nasz jest po prostu lepszy. Steph i trafia, jest trójka od Stepha oczywiście, no w sumie nie powinienem się dziwić, nie powinienem właśnie, znaczy no ja się nie dziwię szczerze, ale nie powinienem zastanawiać się, Nerki jest w All-Star Game? Co on tutaj robi? No dobra, mniejsza z tym. Pora wejść na mecz. 17-33 prowadzi nasz zespół chyba, tak? Team Luka, no to tak, nasz zespół prowadzi. To fajnie, to naprawdę fajnie. Lillard tam u nich jest, Lawin jest u nich. Julius Randle chyba tam jest. Dobra, zaczynamy. Pora przejść do pierwszego meczu gwiazd. Mamy Zajana, mamy świetnego gracza pod alejupy. I właśnie, ale nie wykorzystałem tego niestety. Nie chciałem tego tak zrobić. Tatum rzuca trójkę i Tatum trafia 36-17. Dość szybciutko tutaj uciekamy naszym rywalom w tym meczu gwiazd. Jimmy Butler. Dame Lillard, zapomniałem. Ale nie trafił. To jest właśnie taki pierwszy właśnie, aż musiałem go kryć, więc nawet nie ukrywam, że kompletnie zapomniałem, że takiego gracza się właśnie wiadomo jak kryje. Tatum, szkoda, że nie podał do mnie, ale trafia. Tatum, najpierw trójka, teraz to jest pół dystansu. Wygląda to bardzo dobrze. Bardzo dobrze tutaj nie LeBron na Tatum gra. Embiid próbuje trójkę, Embiid nie trafia. Trójka naszego zawodnika się niestety nie uda. Julius Randle będzie zatrzymany. Embiid trafia. Aj, nie udało się.
Szkoda, nie udało się. Poprosiłem właśnie o tego alley-oopa, bo chciałem alley-oopa spróbować tutaj, ale nie udało się. Uwaga na Embida, a nie musimy, bo Lawin tutaj trafia. Mówimy, może buzzer beatera trafić sobie. W sumie czemu nie? Lillard nas kryje tutaj, więc jakoś, nie wiem, nie czuję presji jakiejś dużej od niego. Mam wrażenie, że nie będę czuł tutaj jakiejś dużej presji od niego. Mógłbym potencjalnie, jeśli nie przyjdzie do mnie, to ja mogę potencjalnie stąd rzucę, gdzie jestem? No właśnie tak coś szczerze, że on przyjdzie właśnie do mnie i to zrobił. Nie ukrywam, że nie wyszło to dobrze, nie wyszło to dobrze z tej tury, nie dogadaliśmy się do tego screena. Koniec pierwszej tutaj kwarty, 38-21 prowadzi nasz zespół, więc dobry start. Widziałem tutaj między innymi na własne oczy, że Tatum dobrze wyglądał. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w reszcie tego spotkania. Mam nadzieję, że będę zaczynał tę drugą kwartę, byłoby fajnie. I będziemy zaczynać, to fajnie. Nie wiem właśnie, ile będziemy tutaj w miarę grali też, tych minut. Jako nie starter, to na pewno nie będziemy grali tak dużo jak niektórzy. Ale zobaczymy, ile pogramy sobie. Jimmy rzuca, Jimmy nie trafia, mamy zbiórkę. Luka. Dobra, nie, jednak nie właśnie, ale dobra, Zion jest tutaj. Chciałbym, nie ukrywam, że właśnie bardzo chciał alley-oopa wykończyć. W meczu Rising Stars zrobiłem, więc bym też nie ukrywam, że bardzo chciał. Myślałem, że Kawhi już go będzie krył. Ja tutaj właśnie chciałem zmienić to krycie, ale niestety nie dogadaliśmy się. No właśnie, to są takie problemy, jak się, no nie gra z tymi zawodnikami na co dzień. Często się można nie dogadać w takich sytuacjach. Trzeba nie mam tej kondycji, bo chciałbym spróbować. Właśnie taką trójkę, ale nie udało się kompletnie. Jednak ten pasek się znacznie mniejszy zrobił. Myślałem, że właśnie damy radę to zrobić, ale nie. Lawin pod kosz, rzuca, trafia. Kawhi próbuje, Kawhi trafia, 42 punkt. No jakoś my nie możemy się odnaleźć niestety z tym, żeby zdobyć punkty, żeby mieć tego alley-oopa. Jakoś się nie możemy odnaleźć niestety. Julius Randle trafia trójkę. To jest szansa nasza. Coś nie wiem, czy to wpadnie, prawda? Nie wiem, czy to wpadnie. No właśnie. A czemu ten Rising Star był taki piękny, a ten Magic Gwiazdek na razie jest okropny? Jimmy rzuca, nie trafia. Dobra, piłka to naprzód do nas i mamy wsad. Mamy pierwsze punkty w meczu gwiazd. Moment, który na pewno sobie zapamiętamy. Te pierwsze punkty na pewno ten moment, który na pewno sobie zapamiętamy z tego meczu. Randle, będzie też tylko pewnie Lillarda albo kogoś innego w sumie, no nie, zobaczymy. Embiid, Randle na to chyba sam chciał wykończyć, tak właśnie próbuje. Nie trafia, ale staje z Joel Embiid i Joel Embiid trafi niestety bez problemu. I za wcześnie, o pół sekundy może tak naprawdę, no dosłownie pół sekundy później bym kliknął. Nie wiem, czemu się tak śpieszy z tym jakby, no bo jakby nie wiem, boję się, jakby, że mi mogą wybronić, trzeba wyblokować cokolwiek, no nie potrzebuję się śpieszę. Lillard, trójka od niego, nie wpada. Weźcie pod kosz i mamy piękny wsad wykonania naszego zawodnika. To było naprawdę ładne, to ładnie wyglądało. No też na tym meczu gwiazd, tak jak już mówiłem, w Rising Stars Challenge tam meczu. Tutaj też na tym meczu są specjalne takie wsady, które normalnie w normalnych meczach nie zobaczymy, no to też fajnie widzieć te wsady, te różne animacje. Właśnie jeszcze nie było takiej jakiejś mega animacji jakiejś na ten wsad. Randle nie trafia, Zion zbiera. Kawhi. Trójka w naszym wykonaniu i wpada, mamy 7 punktów. No i ładnie, wszyscy nabiliśmy tych punktów. Po prostu jakby, no nie wiem, mój cel jest taki, żeby nie być najgorszym graczem w tym meczu gwiazd. A co dalej, no to zobaczymy. No myślę, że już takim dorobkiem najgorszym graczem chyba nie będziemy. Lawin. Czyli Randle, Embiid tam jest. Randle zablokowany, Embiid rzuca, Embiid nie trafia. Zion zbiera. Go, go, go.
Może jakiś alley-oop do Tatuma? I czemu nie? Mamy pierwszą asystę też w tym meczu. Mamy alley-oopa do Tatuma. Jeszcze mam kilka tych alley-oopów porzucać. Ten Lillard tak biega. Ale nie dostaje piłki jak na razie. Randle za to będzie rzucał, Randle trafia z tym dystansu tutaj. A nie udało się to kompletnie, bo ja nie mogłem nic zrobić jakby. Nawet nie miałem tutaj właśnie tej opcji. No próbuję właśnie sobie znaleźć takiego alley-oopa, chcę jakiegoś fajnego alley-oopa. Siadamy na ławce teraz, wracamy do gry. Mam nadzieję, że wrócimy do gry tutaj w tym meczu jeszcze. Wrócimy, dobra, jest tutaj druga kwarta, no dobrze. Fajnie, że przynajmniej dostałem tam w miarę nie tak mało minut. To mi się podoba. Obawiam się tam, że dostaniemy dosłownie po 2 minuty może na kwartę i tyle. Kevin Durant, jest też LeBron na parkiecie. Kevin Durant nie trafił. I mamy podanie do Tatuma, Tatum trafia, mamy drugą asystę w tym meczu. Mam dość niski line-up w tym momencie, bo mamy LaMelo, Stefa, mnie, Tatuma. Mam wrażenie, że ja mogę też robić ze small forwarda bardziej. Wemba nie ma też znaczy gwiazd. Myślałem, że go nie było. To fajnie prawie widzieć. Fajnie widzieć Wembiego też. Mamy trójkę kolejną. Na tej coverze trafiłem sobie trójkę. 10 punkt zdobyty. Kevin Durant na przeciwko Tatuma, to może być ciekawy matchup tutaj. KD pod kosz, KD nie trafia, Tatum zbiera. Dawaj Tatum do mnie. Mamy layupa, może być, bo ja nie ukrywam, że fajnie bym mieli Lillard przepuścił. Myślę, że meczu gwiazd mogłoby to być możliwe potencjalnie. Wiemy tam, że troszeczkę luźniej się gra i czasami jakby zawodnicy przepuszczają taki wsad. Ale jup do LeBrona i LeBron się myli. I mamy alley-oopa, pięknie. Nie był to widowiskowy alley-oop, ale alley-oop to alley-oop. Zawsze to coś. Zawsze to jest jakiś tam highlight play. I zawsze to fajnie wygląda. Lillard pół dystans nie wpada. Jokić. LaMelo illegal screen, niestety. Szkoda, bo myślałem, że właśnie będziemy tam mieć takiego screen assist. Jest Wemby i my też zostajemy, więc jeszcze no dosłownie w poprzednim odcinku wbiliśmy się w Rising Stars Challenge, a teraz bijemy się naprzeciwko siebie też w meczu gwiazd, na pewno mega ciekawe. No i ten matchup LeBron LaMelo się nie może dobrze dla nas skończyć. No właśnie, tak jak myślałem, LeBron zdobywa punkty. Znowu nie wiem czemu, nie wiem, jakby, tak jak mówię, ten timing, jakby w my career mam gorszy niż w Miami, jak prowadzę zespół, jakby tam próbuję, tam było jakoś łatwiej. Tatum ma piłkę. Koło Wembiego to ja nie będę na pewno latał. Tatum. Ale rzucić trójkę możemy i mamy kolejną trójkę, 17 punkt zdobyty w tym spotkaniu. 63-36, właśnie jestem tego tylko ciekawy też. Czy jest tutaj ten target score, czy gramy po prostu, kto wygra, to wygrywa. Team James, właśnie jestem ciekawy, czy to jest team LeBron James, czy team James Harden, bo oni są jakby razem w zespole, więc nie wiem. A Harden widziałem, że w tym sezonie miał dobry sezon, tutaj był gdzieś trzeci, czwarty w głosowaniu na MVP. My sobie chyba tak usiądziemy, wracamy do gry, jest koniec drugiej kwarty, czyli mamy połowę. No dobra, więc mam teraz halftime. I jak na razie pograliśmy sobie dość dużym powiedział na tą połowę. Myślałem, że mniej zagramy, więc to mi się podoba. Prowadzimy też 74-46. No zakładam, że też jednak chyba szczerze team James Harden, bo tu jest imię Luka. A jakby był team Doncic, no to wtedy by pewnie był to team LeBrona, więc tak na to wychodzi. Ale właśnie James Harden w tym sezonie u nas gdzieś właśnie na czwartym, piątym miejscu w walce o nagrodę MVP, więc on ma dobry sezon tutaj u nas. No też Luka jakby jest kapitan z jednej konferencji, więc Luka jest kapitanem z zachodu, więc właśnie to musi być ktoś ze wschodu tutaj, a u nas James Harden jeszcze jest w Filadelfii.
I wracamy do gry. Pora zaczynać trzecią kwartę, drugą połowę tego meczu gwiazd. Jak na razie tak bez zdziwiamy się. Nasz zespół był tak na... No patrząc na to, ten zespół to był mocniejszy i pokazujemy to w tym momencie. Końcówkę trzeciej kwarty wchodzimy. Jak wchodzimy w takim momencie, to wydaje mi się, że będziemy też na starcie czwartej kwarty tutaj i zobaczymy, czy będzie target score, czy nie. Byłoby mega, jakby mógł zostać do końca meczu. To byłoby mega, ale wątpię. Zach Lawin nie trafia. Nerkic, nie Nerkic, znaczy, a Sengun zbiera. Ale jup do Zajana i pięknie, no z kim jak z kim, ale z Zajanem to jest naprawdę mega robić alejupy, bo wiemy dobrze, jakim świetnym finisherem tych alejupów jest Zion Williamson. Dlatego no z naszych teammateów to jest chyba najlepszy teammate do rzucenia mu alejupa, żeby właśnie oczekiwać efektywnego tutaj alejupa, oprócz Moranta, bo Morant też jest tam oczywiście wysoko, no ale Moranta obecnie ma na parkiecie. LeBron nie trafia, mamy drugą zbiórkę. Luka. No nie udało się, bo tutaj był LeBron, ale Zion jeszcze. Zajan próbuje, Zajan nie trafia, Sengun zbiera. I Sengun zablokowany, piłka dla nich. Jimmy Butler. LeBron z pół dystansu. Nie trafia. Luka. Luka próbuje, Luka trafia, trójka. A mamy screen assist przy okazji. 46 sekund tej trzeciej kwarty. Potem zobaczymy, co się będzie działo dalej. Lillard nie myli się tutaj. Dobrze było tutaj rozegrać tę akcję w miarę szybko. Dlatego nie wiem, jakaś piłka do może Luki. Luka tutaj. Szybko screen może. Luka próbuje, Luka nie trafia, a więc oni będą mieli ostatnie tutaj posiadanie niestety. No to nie jest właśnie nic strasznego, wiadomo, ale jednak nie będą mieli, bo LeBron się pośpieszy troszeczkę. Aj, blok Embiid, był tam Embiid, nie pomyślałem o tym, że tam Embiid był. Lawin nie trafia. I my jeszcze trafiamy na koniec buzzer beatera, aż piękna akcja, piękne to było naprawdę. Zostałem piłkę swoją, żeby tylko złapać i wyrzucić i od razu trafiamy. Pięknie. I przekroczyliśmy chyba 20 punktów w tym meczu gwiazd w ogóle. To jest niesamowita, prawda, że z ławki daliśmy radę taki mieć występ tutaj. Myślałem, że jakaś animacja się odpowiada, że jakaś cutscenka, ale nie, to była tylko, to są tylko powtórki. I teraz właśnie jestem ciekawy. Teraz jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Czy będzie ten target score, czy nie? Jeszcze teraz assist of the game, czy będzie nasze? Tak. Ten alley-oop do Zajana, który to pięknie wykończył. No i pora zobaczyć. Po pierwsze, czy będziemy grali? Będziemy grali i jest target score. Target score to 141. No dobra. Nie wiem, czy dam radę go jakby tutaj wbić, jakby, że nasz zespół da to zrobić, jak ja na parkiecie, ale zobaczymy. Foul na Luce. Dla Luki, Lawin zestawiony, Luka i trafia z dystansu, mamy 119. No wydaje się, że na pewno wygramy, tylko kwestia kiedy, można tak powiedzieć. To jest jedna rzecz, którą możemy zadać sobie, choć Lillard jeśli trafi teraz trójkę, to byłaby potrzebna im trójka, ale wiemy dalej, że to jest duża strata i że oni dalej potrzebują bardzo dużo tych punktów jeszcze. Sengun, weźcie pod kosz, ale jup i pięknie, udało się też ponownie. Nie są takie widowiskowe alejupy, ale alejup to alejup, ponownie. Więc zawsze fajnie to zrobić. Butler. Lawin. Rzucałem Embiid. My potrzebujemy tylko 20 punktów. Jason Tatum próbuje. Jason Tatum trafia. Kolejne punkty zdobyte. Jeśli tak pośpieszymy, to może i będziemy na parkiecie, gdy damy radę tutaj wbić target score'a.
Miliard mi uciekł, ale Zion jest przy nim. Dobra wybrona. Tatum pod kosz, step back, fajna akcja, ale niestety nie kończy punktami. Jimmy Butler, Embiid, ta piłka jest niecelna, odbija się od Sęguna się odbija ta piłka. My nie siadamy na ławce, to dobrze. Lillard miał miejsce, miał rzut celny. Jeszcze raz, może się uda, tym razem alley-oop do Zajana, pięknie. Odepchnął sobie najpierw Randla i potem zrobił tego alley-oopa, pięknie. Piękna akcja. Musimy troszkę tutaj dać takie show tutaj publice, która tutaj jest właśnie na tym meczu, więc fajnie właśnie porzucać takie alley-oopy, potrafiać, poasystować takie alley-oopy. Lillard. Kolejna duża trójka od Dame'a. Ale dalej jest strata ogromna. Pięknie, kolejny alley-oop zrobiony. Właśnie nie wiem, właśnie tam jest taki jakby timing perfekcyjny. Czy ja bym trafił ten perfekcyjny timing, to byłby jakaś fajna animacja? No nie wiem. Randle nie trafia, wybieramy. Nie wiem, czy to wpadnie. Spada. 26 punkt zdobyty. Coraz bliżej tutaj target score'a. Dame odpala kolejną trójkę. No to jest jakby teraz pojedynek Kobe Jordan kontra Damian Lillard w meczu gwiazd w tym momencie. Tatum próbuje. I Tatum nie trafia. Embiid zbiera piłkę. Cofają do Dame'a, ale jestem przy nim. Uciekł tutaj, ale trafia. Dame sam tutaj ciągnie team Jamesa Hardena, ale po prostu mam taką stratę, że nawet jego ciągnięcie za dużo tutaj nie da tak naprawdę. A to nie jest trójka. Ile na piłkę była w kosze, ale wypadła. Jimmy Butler, Joel Embiid nie trafia, zbiera jednak i tym razem trafia. 56 punkt dla naszych rywali. Luka przy piłce. I Luka ma dużo miejsca pod naszym screenie i wykorzystuje to. Trójka od Luki. Nasz kapitan trafia ważną trójkę, która nas przybliża. Teraz bliżej mamy tego już zwycięstwa. Jimmy Butler naprzeciwko tej Tuma. Jeszcze niedawno widzieliśmy ten matchup w finale konferencji. Butler, Embiid, Lawin, myślałem, że straci piłkę. No straci piłkę, ale będzie piłkę dla nich dalej tutaj. Faul mój, tak? Czy nie? A nie, autobounce wyszedł. Myślałem, że to był mój faul, ale jednak nie. Zostałem też, jesteśmy z Morantem. Możemy z Morantem sobie, to fajnie być z Morantem tutaj. Też ze względów sympatii do właśnie Moranta, to fajnie naprawdę być z nim na parkiecie razem. Jest taki dream backcourt na pewno dla mnie. Albo z Lawinem, którykolwiek ten dream backcourt, a tutaj Janis. Co za świetna akcja. Luka, kolejna trójka i trafia, 135. Coraz bliżej, 6 punktów. Dwie trójki potencjalnie, mamy równo 141. Zach Lawin, Dame Lillard. Nie trafia. Lamelo zbiera, nie Lamelo. Sęgu, nie wiem, czy powiedziałem o Lamelo. Luka Doncic i trafił Luka. 4 punkty tylko.
Garland rzuca i nie trafia. Aj, ale się nie udał, ale za to jest Sengun. Ale to nie jest basketball, czy tam znaczy offensive interference, coś takiego? Bo ja trzymałem za kosz, jak on trafił, więc to powinno być, nie powinno to się uznać, ale uznali to, więc czemu nie? Podoba mi się oczywiście to, że to uznali, choć dziwne to jest. Wydaje mi się przynajmniej, że tam powinno być właśnie, nie pamiętam jak to się nazywa, offensive interference, czy jak już zapomniałem, jak się to dokładnie nazywało. Jakby to rozegrać potencjalnie. Janis chyba to rozwiązał. Nie rozwiąza tego jednak. Nie trafia tutaj Janis. Lawin próbuje z dystansu. I się nie myli. Trójka od Zaka Lawina. 102 punkty mają nasi rywale w tym momencie, ale to dalej jest po prostu za mało. Za mało, żeby nawet się z nami liczyć. A to nie jest alley-oop, bo Garland mi to zabrał. Garland mi zabrał zwycięstwo, można powiedzieć, tego meczu. Lawin nie trafia. Janis zbiera. Weźcie pod kosz i steal. Wow, naprawdę. Dobrze tutaj bronią. Ledwo co jeszcze, ale się bronią tutaj. Wembanyama trójka. I to wpada. 105 punktów mają nasi rywale. Może to z jednej strony że dobrze, tak mają właśnie troszeczkę tych więcej punktów. Oj, to się nie uda, to się na pewno nie uda. Chciałem, nie ukryłem. Fajnie byłoby tak skończyć takim alley-oopem. Fajnie byłoby na pewno. Zwłaszcza, że mam jeszcze taką przewagę, więc tam potencjalnie jak damy na troszeczkę tych punktów, to i tak nic się złego nie stanie. Ale Janis traci piłkę i Wembanyama nie trafi, ale znowu zbiera i tym razem sfaulowany przez Janisa. Nie wiadomo, czy nie zejdziemy w tym momencie. Jednak nie zostałem, to fajnie. Wembanyama. Trafia drugi rzut osobisty. No właśnie cały czas mamy dużą przewagę nad nimi, dlatego moglibyśmy potencjalnie pokombinować tutaj jakoś, żeby to fajnie wykończyć. Jak na przykład... No, czemu musiał mnie Wembanyama tutaj przytrzymał akurat? Wembanyama tutaj przytrzymał, nie mogłem się przebić przez niego, jakby taką ścianą się stał. Julius Randle, ja bym tak zabrał piłkę i bym podobną akcję zrobił co w Rising Stars Challenge, to byłoby piękne. Ale up do Zajana, nie udał się, no. Nie uda się. Możliwe, że za chwilę po prostu będziemy musieli nie już tam jakoś widowiskowo, a za po prostu za chwilę to skończyć już. No próbujemy oczywiście tak jakoś widowiskowo bardzo skończyć. No możliwe, że właśnie będziemy musieli za chwilkę to po prostu skończyć i tyle. Garland kryje. Nie trafia Garland. Zajan i mamy koniec. Udało się to podać do Zajana, który to kończy wsadem, więc fajny sposób wsadem zakończyć to starcie, a więc Team Luki, w którym się znajdowaliśmy, wygrywa ten mecz gwiazd, a więc pierwszy mecz gwiazd jest już historią, można powiedzieć. I naprawdę fajnie było sobie zagrać tutaj z tymi gwiazdami. Fajnie było sobie w tym pograć, zwłaszcza, że dostaliśmy dość dużo minut, co mi się też podobało. Ja troszeczkę myślałem, że będziemy mniej grali, ale ku mojemu właśnie zdziwieniu zagraliśmy dość solidną liczbę minut, jak dla rezerwowego gracza. I ostatecznie byliśmy znacznie lepsi od naszych rywali. Ten wynik naprawdę powinien być dużo wyższy, gdybyśmy jakby, nie wiem, tryhardowali, że tak powiedzieć, pod koniec, gdybyśmy po prostu w wszelkim sensie jak najszybciej wygrać. A tak to właśnie, no, chcieliśmy to jakoś widowisko skończyć, więc wiele razy oni dostawali szansę. Janis dostaje nagrodę dla zawodnika meczu, w tym meczu gwiazd. Gratulacje dla Janisa. On już wygrywał w rzeczywistości chyba... Raz wygrał na pewno, ale... Nie, czy wygrał? Ja nie pamiętam nawet. Mam wrażenie, jakby wygrał raz. Ale nie jestem na 100% pewien. Ręki mi sobie nie dał uciąć, że wygrał. Ręki właśnie mi sobie nie dał uciąć, że wygrał. Ale my też naprawdę fajnie sobie zagraliśmy. 26 punktów, 4 zbiórki, 5 asy. To jest naprawdę dobry występ w wykonaniu naszego zawodnika, jak na pierwszy nasz mecz w karierze w meczu gwiazd. Ciekawe też, czy gold points tutaj zgarniemy. Kilka gold pointsów. Myślę, że na pewno coś zgarniemy. Rookie for most assist. Win the all-star game, win the 3-point, get a triple double. No dość dużo tutaj się rzeczy posypało. Mamy chyba 4000 już tylko do tego, żeby przekroczyć tą, żeby może nie przekroczyć tą barierę, a po prostu być wyżej od Zajana. Więc fajnie, prawda, fajnie. Szkoda, nie mam żadnego wywiadu do zrobienia potencjalnie, bo to mogę spokojnie mu jakiś wywiad zrobić.
A tak to, no, to nie mam. Social media tutaj możemy zobaczyć. Tutaj tych komentarzy odnośnie tych meczów, odnośnie tego free point contestu też. Spoko, spoko, fajnie to wszystko widzieć. No i nie będziemy właśnie mieli tutaj żadnego żadnej konferencji. Szkoda troszeczkę, na pewno troszeczkę szkoda, bo nie ukrywam, że chciałem mieć jakąś tutaj konferencję, ale a nie będziemy mieli. No ale to i tak jest, więc All Star Weekend jest już za nami. Co nam zostało? Greg Popovich tutaj w takim luźnym stroju, nie spodziewałem się, kiedyś tak zobaczę szczerze. No jedyne co nam zostało, to reszta sezonu, która tutaj została przed nami. Następny mecz będzie z Sacramento Kings, a następny key matchup to będzie key game, to będzie ten mecz z Warriors tutaj. Czyli potencjalnie na obecnym chwilę byłoby to starcie dwóch najlepszych zespołów na zachodzie, a do tego momentu to nie wiadomo, ile my porażek tutaj odniesiemy, a ile oni. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. A teraz już tak, progression sobie zobaczmy. Chyba miałem crossfitter czy driving layup? Chyba driving layup miałem polepszyć, tak mam wrażenie, chyba. Ale sobie polepszymy go. Nieważne czy tak czy nie, ale polepszymy sobie i teraz będziemy zbierali na driving tank, żeby polepszyć. No a teraz jest ten moment, w którym będziemy mogli kończyć, więc tak już mówiłem, fajny mecz, fajny All-Star Weekend ogólnie wygrałem. Free Point Contest, gdzie też miałem najlepszy występ w meczu, gdzie się zaprezentowałem bardzo dobrze. A zobaczmy w ogóle statystyki jakby może też tego meczu. W sumie możemy to zobaczyć. Lillard zagrał dobrze. No powiem tak, no nie wiem czy ta nagroda, no nie wiem, już troszeczkę tak z jednej strony sobie myślę, czy może nie ja miałem lepszy występ? No nie wiem, to jest taka już mało ważna, istotna rzecz. Ja po prostu się cieszę, że byłem w meczu gwiazd. Tak już powtarzałem, super też udało się zagrać w Rising Stars Challenge. Super się udało wygrać Free Point Contest. Fajny mecz w meczu gwiazd, więc naprawdę udany All Star Weekend. I w następnym odcinku wracamy z powrotem do San Antonio Spurs i wracamy do meczów w sezonie zasadniczym. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!